Witam Cię w kolejnym, 12 już dniu projektu Halloween. A projekt Halloween to 31 dni października, kiedy to codziennie pokazuje Wam nową charakteryzację halloweenową. Wzory, oprócz tego, że wszystkie jakoś nawiązują do Halloween, podzielone są tematycznie. Jest 5 tematów, każdy rozwinięty jest na 6 sposobów. Temat, który właśnie dzisiaj tym wzorem kończymy, to komiksowo-filmowo. A ten uroczy pan o dwóch twarzach to Two-Face, czyli najlepszy przyjaciel Batmana. Od razu mówię, nie zdziwcie się, że zaraz zmieni się tło. Ot, po prostu magia YouTube'a. Dzisiaj kolejny raz zabrałam się za wersję bohatera z komiksu, a nie z filmu, bo naprawdę lubię zmagać się z tą specyficzną materią, jaką jest malowanie taką komiksową kreską na twarzy. A całą robotę zaczynam od podzielenia swojej twarzy symbolicznie na pół za pomocą kredki i namalowania nią wszystkich najważniejszych elementów. Zacznę od tej niespalonej części mojej postaci. Brew rozjaśniłam za pomocą korektora, który nałożyłam szczoteczką. Staram się jak najdokładniej odwzorować tą dosyć wyraźną granicę między cieniami i światłami, która jest widoczna na komiksowym rysunku, którym się inspirowałam. Używam do tego farby w kolorze ciemnobrązowym i średnim kolorze cielistym z Diamond Effects, które mieszam w różnych proporcjach w zależności od odcienia, jaki chcę uzyskać. Najjaśniejsze miejsca podkreślam bardzo jasnym korektorem. Oczywiście mogłabym to również zrobić farbą wodną, ale chcę, żeby efekt był bardziej taki rozproszony. Tym samym kolorem maluję usta i przechodzę do czarnej kreski, której w tym wzorze jest całkiem sporo. Żeby proporcje i kształty nam się zgadzały, muszę też wyznaczyć nową linię włosów. Malowanie poparzonej części twarzy zaczynam od pomalowania jej na taki różowo-fioletowy kolor. Robię to stemplując pędzlem kabuki. Dodaję jeszcze trochę odcienia cielistego i żółtego. Następnie staram się jak najdokładniej odzwierciedlić wszystko, co dzieje się na tej części twarzy, starając się uchwycić jej wyraz i dostosować rysy do mojej osobistej twarzy. Odwzorowanie tych wszystkich fałd to dosyć misterna robota, ale idzie już dosyć łatwo, jak się załapie ten ruch przy malowaniu. Postać Two-Face'a na tej stronie poparzonej ma wyeksponowane zęby i całą gałkę oczną. Więc potraktowałam temat dosyć umownie i pomalowałam dookoła oka właśnie na biało, żeby imitowało to wyeksponowane oko. Wykańczam wszystko, rozjaśniając niektóre z tych farb i przechodzę do malowania garniturka. Two-Face ma bardzo pstrokate ciuszki i co chwilę musiałam zmieniać kolor. Na jego ubraniu jest mnóstwo kolorów, a w dodatku też wzorów. Do białego oka zakładam soczewkę White Zombie od eye2eye.pl i maluję włosy białą farbą do włosów z Myrona. I jestem gotowa, mogę wracać do komiksu.
Z Wami widzę się jutro. Teraz udzielę Wam lekcji picia herbaty z pomalowanym ryjem.